Grzeszysz, grzeszysz. W kościele cię nie widzę. I chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To panienka, uklęknie przede mną wiernym. I chcąc, nie chcąc, choćby myślę, zgrzeszysz. O, niebywałe! Spice się rozpadły, uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dupeczka. Oj, dobre to były czasy. W potrzebie i granat pod ręką był, i karabin. Pani jest jeszcze za młoda, żeby z nim obcować. No tak, jestem jeszcze uczennicą. Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. Żeby na spotkanie ze mną nie było sali, plakatu, kogoś wprowadzającego, czy nawet publiczności? Przypominam, trudniejsza ta runda druga, ponieważ dźwięki takie pojawiające się informuje o tym, że odpowiedź była. Jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy. Potrzebuję pomocy! Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. O Boże, skąd pan się tu wziął? Taki piękny. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Oj, łakomczuszek z pana. Ja widziałam, jak pan przełknął ślinkę. Ja tam jestem zarówno uprawnieniem, ale kobieta ma słuchać męża. Trafiła kosa na kamień. On z nią zrobi porządek. Zauważyłam w czasie kolacji, że je pan za dużo węglowodanów. To prowadzi do katastrofy. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Ale jedna tam miała bimbały. To co? Zapraszam na górę. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki, albo odwrotnie. Proszę się nie martwić, jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję miłą, przyjemną rozrywkę. Proszę być zupełnie spokojnym. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Ja tam wódki nie lubię. O, wiesz, że Wiro importował. Nie będziesz dzwoniła do byłych pagasów z mojej komory, baby. Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Swoją drogą, pospieszyli się, dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. A może tak po chrześcijańsku, bez pieniędzy. A z drugiej strony, jak pokazywać i płaci, to czemu nie brać? Pij mleko, będziesz wielki. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Koko Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się od czarnych wiele nauczyć.